Kochanie, wszystko dobrze? Nie. Tak? Nie wiem. Rozumiem. Mam przełączyć? Nie. Rozumiem. Czy coś jest nie tak? Denerwujące. Też cię kocham? Denerwujesz mnie. Idź do innego pokoju. Nie. Nic dla nas nie robisz. Nie, bo nie mamy innego pokoju. W takim razie potrzebuję osobnego pokoju. Kochanie, nie mamy innego pokoju. Tak ciężko ci to zrozumieć. No, ale co się stało? Nigdy mnie nie słuchasz. Czego chcesz? Słucham. Mówiłam ci. Chcę sekretny pokój. Ale tego nie powiedziałaś. Dobrze. Gdzie? Tu. Na łóżku? Pod łóżkiem. Pod łóżkiem? Ale wtedy będę o nim wiedział. Po prostu go zbuduj i zapomnij. Mówię, zbuduj i zapomnij. Gdzie idziesz? Zdobyć palety. Chcesz sekretny pokój. Nareszcie będę miała własny pokój. Dobrze, nie rozumiem. Co tyle zajmuje? Musiałem iść do sklepu, zabrać palety, zabrać je do domu. No wiesz... Nie! Czy zbudowanie mi pokoju musi tyle trwać? Czy chcesz, żebyśmy mieszkali z dzieckiem na ulicy? Jakiej ulicy? Masz dom! Dobrze. Mniej gadaj, więcej rób. Do roboty! Wracaj do pracy, zabieraj się do pracy. Kiedy skończysz? Kiedy zbudujesz nam sekretny pokój. Nie to miałem na myśli. Zrób to! Czemu nie wstajesz? Kochanie, tatuś chce, żebyśmy wstali. Co mówisz? Ja też myślę, że on nas nie lubi. Lubię, lubię. Bardzo? Bardzo. Dobrze. Zbuduj to w końcu. Dobrze. I co, gotowe? Chwileczkę. A teraz? Nie, jeszcze nie jest gotowe. A teraz? Już gotowe? Nie, jeszcze nie jest gotowe. Panie Garfield, możemy wreszcie trochę odpocząć. I co tam? Gotowe? No tak. Co? Kochanie, gotowe! Różowy. Jakiego koloru chciałaś?
różowy, ale nie taki. Naprawię to. O tak? Tak, właśnie tego potrzebowaliśmy. Nic się nie zmieniło. Co? Czy tak trudno było zrobić to od razu? Kochanie, to się nie powtórzy. Proszę bardzo. Mam nadzieję. A ty odejdź. Nie powinno cię tu być. Właściwie to zapomnij o tym miejscu. O co ci chodzi? Halo, to sekretny pokój. Tak, może w końcu odpocznę. Coś ty powiedział? O, słonko? Skąd dochodzi ten dźwięk? O, nie słyszę cię. Tak lepiej. No kochanie, mamusia przeczyta ci historyjkę. Dobrze, którą wybrać? Okej. Co powiesz na to, dziecko? Chcesz bajkę o księżniczce? Zaczynajmy. Dawno, dawno temu była tu księżniczka. Nie, to niemożliwe! Co? Czytasz nową bajkę? Oczywiście. Kochanie, widzisz, jak mądra jest twoja matka. Nawet odgrywa rolę. To był... wilk? Zaraz ci pokażę wilka. Au! Co? Nie zrobiłem tego dobrze? Czy to może być lew? Au! Rozumiem. Cicho. To już nie jest sekretny pokój. Dlaczego? Jest na nim napisane sekret. Cały czas chodzisz tam i z powrotem i patrzysz na mnie i dziecko. Mogę poruszać się przez... przez szafki. Nie, będziesz hałasował. Mam pomysł. Potrzebuję zasłon. Gdzie idziesz? Nigdzie, tylko prasuję koszulę. Ta będzie okej. I co ja mam ubrać? Moje zasłony są ważniejsze. Agnieszko, co mam zrobić? No i czego tak stoisz? Daj mi swoją koszulę, potrzebuję więcej. Dawaj, dawaj. Czekam. Cóż, nie będę miał więcej ubrań. Możesz coś zabrać ze swojej szafy? Nie mam się w co ubrać. Nic do ubrania? I chcesz, żebym użyła ostatniego ubrania na zasłony? Nie. Wkrótce skończą mi się ubrania. Bardzo, to zupełnie inny wygląd i nikt nam nie będzie przeszkadzał. Mam nadzieję, że nikt też nie zabierze mi ubrań. Bla, bla, bla. Na czym skończyliśmy? Właśnie tak. Kiedyś była księżniczka, a w jej królestwie było wiele żab. W różnych kolorach. Nie. Idź sobie. To tylko burza. Fajtku? Ale koszmar. Ścigał mnie gigantyczny hot dog. Fajtku, boję się! Fajtku?
ty śpisz? To nic, dam sobie radę bez ciebie. No, małe, musimy iść spać. Ach, to nie działa. Wciąż widzę tego hot doga. Dobrze, muszę liczyć owce. To działało, gdy byłam dzieckiem. Jedna owca, dwie owce, trzy złe hot dogi. Ach, nie, nie zamierzam spać w ten sposób. Kajtku! 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 Mamo, jeszcze 5 minut. Kajtku! Czy to już ranek? Nie. To dobranoc. Mamy kiepską noc. Mam ci dać trochę wody? Nie, Kajtku, boję się. Policz owce i idź spać. Próbowałam tego. Udało się? Jak widać, nie pomogło. Więc co sugerujesz? Śpij z nami. Dobra, kładź się na łóżko. Nie chcę spać na łóżku, chcę spać w sekretnym pokoju. Chodźmy spać w sekretnym pokoju. Co znowu się stało? Nie masz tu wstępu. Jak mam spać z tobą w sekretnym pokoju? Ja i dziecko śpimy w sekretnym pokoju. Ty będziesz spał tutaj. Tu, na podłodze. Tak, trzymasz mnie za rękę, a dziecko i ja szybko zaśniemy. Ale nie czuję się komfortowo. Dobranoc. Rozumiem. Słabo. To strasznie niewygodne i trudne. Nie mogę tu spać. No cóż. Jedna owca, dwie owce, hot dog. Co ma z tym wspólnego hot dog? Kochanie, jak się czujesz? Dziecko i ja czujemy się dobrze. To dlaczego nie wyjdziemy, jak w filmach? Nie, jest za głośno, a dziecko nie lubi głośnych dźwięków. Chodź, idziemy do parku. Nie chcę do parku, jest gorąco. O, ale na zewnątrz jest fajnie. Tam jest zimno, mogłabym się przeziębić i zachorować. No to może... No może. Zaprosiłam już Melcie i jej męża. Nie mogłaś wcześniej powiedzieć. Dziecko potrzebuje towarzystwa. Czy nasze towarzystwo nie wystarczy? Ono musi porozmawiać z rówieśnikiem, a Melcia jest w ciąży, tak jak ja. To niedorzeczne. Wcale nie. Jest to w badaniach brytyjskich naukowców. Co byśmy zrobili bez tych brytyjskich naukowców? A kim jest Melcia? Moja przyjaciółka. Poznaliśmy ją, gdy staliśmy w kolejce w gabinecie lekarskim. Poza tym mówiłam ci o niej ze 100 razy. Nigdy mnie nie słuchasz. A, Melcia! To ta, którą spotkałaś w kolejce. Tak, tak. I z kim ona przyjdzie? Z dzieckiem i mężem. Mężem? Tak. To był mój pomysł, żeby się nie nudził. Mogłaś mnie zapytać? Co? Mówię, że to wspaniale. Wiedziałam, że spodoba ci się mój pomysł. Ale ja nie lubię obcych, zwłaszcza w dzień wolny. Dobrze, nie rozumiem. Co jeszcze jest nie tak? Czy tak chcesz się ubrać? Wyglądam zupełnie normalnie. Nie, szybko zmień ubranie, albo ja i dziecko będziemy się ciebie wstydzić. W dzień wolny mogę ubierać się tak, jak lubię.
rajdku, kochanie, nie broń się. To jest dla nas dobre. Muszę się tak ubierać? Nie. Odłóż to i załatw sobie koszulkę i dżinsy. Czemu nie garnitur? Poważni ludzie przyjeżdżają z wizytą. Bardzo śmieszne. Załóż to, albo naprawdę wezmę garnitur. Ach, mam nadzieję, że Mel ci tu się spodoba. Czy może tak być? Tak, świetnie, idealnie, bardzo dobrze. O, nadchodzą nasi najlepsi przyjaciele! Kochanie, pośpiesz się i otwórz! Tak, proszę, otwórz. Już się rozsiadłam. Już idę. Hej, wchodźcie! Tak, tak, bardzo przytulnie. Ach, rozgośćcie się. Prawie w domu. Gdzie jest Agnieszka? A, ona... Jestem tutaj. Hej! Jak się macie? Wow, też chcę mieć taki pokój. Tak, wyszło super. To był mój pomysł. To był mój pomysł i to też był mój pomysł. Kajtek trochę pomógł. Tak, tak, ona wszystko zrobiła. Jestem Kajtek. Poldek, miło cię poznać. Czy twoja żona też? W ciąży? Mam gry wideo i chipsy. O, uwielbiam grać. O, gry wideo. Świetnie, chodźmy. Cieszę się, że przyszłaś. W domu nikt nie rozumie mnie i dziecka. Ha? Nieładnie podsłuchiwać. Poldku, mam zacząć płakać? O, nie, nie, kochanie. Nikt cię nie rozumie w domu. Dobrze, że przyszliśmy zobaczyć się z chłopakami. Tak lepiej. Zagramy? Dobrze, zanim powiedzą coś innego. Rozumiem. Naciśnij! Nie zostało wiele! I... Gol! Jest nie do zniesienia. Co oni sobie wyobrażają? Czy mogę coś podać? Nie! Bądź ciszej, Kajtku, to nie jest dobre dla dziecka. W ogóle cię nie obchodzimy. Nie kochasz nas. Kocham, skarbie. Jeśli nas kochasz, graj w ciszy. Dziecko i ja nie lubimy twoich krzywd. Przepraszam, skarbie, od teraz nic nie powiem. Nie, mówiłam ci, żebyś był cicho. Po prostu bądź cicho. Aha, dobrze. One oszalały. Kajtku! Tak, kochanie. Bierz przykład z doskonałego związku. Czemu nie traktujesz mnie w ten sposób? Kochanie, skąd dochodzi ten dźwięk? Jesteś w sekretnym pokoju. Weźmy trochę chipsów. Będzie druga fala skarg. Szybko. Co tam mówiłaś, Melciu? Czytałam, że dzieci bardzo lubią muzykę. Codziennie włączam muzykę, kiedy Kajtek jest w pracy. Co zakładasz? Cóż, wszyscy polecają klasykę, ale ja i dziecko szalejemy na punkcie rocka. Serio? Ja też. Posłuchajmy. No i? Jeszcze jeden mecz? Dobrze. To ulubiona muzyka dziecka. Zasypiamy do tego. A, my lubimy to. O! Oj, mówią, że jesteśmy głośni. To wspaniała piosenka. To chyba tutaj. Co? Może zamówimy pizzę? Cicho. Melciu, jak ci się udaje sprawić, by Poldek był taki opiekuńczy? Pokażę ci. Poldku! Poldku! Kochanie, czy to się zaczęło? Wydawało mi się. Dziękuję, że przyszedłeś.
Wow, jak długo go tego uczyłaś? Zadziałało za pierwszym razem. Też chcę spróbować. No już, głośniej. Co? Czy się zaczęło? Wydawało jej się. Dobrze. Aha, super, to działa. Mówiłam ci, że to zadziała za pierwszym razem. Najważniejsza jest pewność siebie. Kiedy to się skończy? Nigdy. Dobrze, no i? Zaraz tu posprzątamy. Aha. Mam pomysł. Zaczynamy. Tak lepiej. Tak wygląda bardzo stylowo. No i? Zdjęcia? Aha. Niezłe. O, która to godzina? Poltku, musimy już lecieć. Kajtek, odprowadź gości. Zaczekaj tutaj. Tobie też powodzenia. Oho. Haha. Dziękuję, że przyszliście. Dziękujemy za zaproszenie. Aha. Do zobaczenia później. Pa! Do zobaczenia w kolejce. Aha. Oni są dziwni. O, posprzątajmy i kładźmy się spać. Tak. Aha. Agnieszko! Ups. Panie Przemku, tak, jestem w korku. Tak, postaram się zdążyć. Rozłączył się. To nie jest dobry znak. O, Kajtku, jestem spragniona. Właśnie przyniosłem ci karafkę pełną wody. Ale dla mnie i dziecka jest dobrze pić dużo płynów. Obawiam się, że ktoś może wybuchnąć, a cały sekretny pokój będzie pod wodą. Po prostu przynieś to i cofnij się. W każdym razie mam takiego męża, że pozwolić żonie i dziecku umrzeć z pragnienia. Dobrze, kochanie, pozwól, że ci to podam. Ale zdajesz sobie sprawę, że jestem spóźniony do pracy? Panie Przemku, tak. Nie spóźniłeś się, jesteś w korku. Myślę, że jestem ważniejsza niż jakakolwiek praca, a ty nie? Jestem w tunelu. Zawsze jesteś na pierwszym miejscu, moja ukochana. Zaraz będę. Jeszcze kilka opóźnień i będziemy musieli zbudować domek na drzewie. Przynieśmy trochę wody. Kto lubi pić wodę? My lubimy pić wodę. Aha, tak. Mam nadzieję, że wystarczy ci na kilka godzin. No, idę już. Moja kurtka. Oho, Kajtku. Kajtku, chodź tutaj. No i? Czy to wszystko? Czy się zaczęło? Zaraz się zacznie. Gdzie jest moja sekretna łazienka? Muszę skorzystać. Jaka sekretna łazienka? Mamy tylko zwykłą. Nie ma czasu, zabierz mnie do zwykłej. Wychodzimy? Nie patrz. Mamy hasło do wszystkiego i klucze dostępu. Ożeniłem się z Batmanem. Wszystko z nią jest tajemnicą. Jestem spóźniony. Chodźmy szybko. Ten dom potrzebuje bohatera, więc zabierz mnie do łazienki. Daj spokój, Robinie, czekają na nas wielkie rzeczy. Albo wielkie zwolnienie. No już. Agnieszko, mogę iść? Aha, pan Przemek. Tak, jestem już na parkingu. Co to za hałas? To fontanna na samym środku parkingu. Będę za 2 minuty. O, Agnieszko, mam dość! Nie mogę nawet czekać 5 minut. Nie ma czasu, Agnieszko. Muszę być w pracy za 2 minuty. Chwileczkę.
gotowe. Co to znaczy? To, że teraz mam sekretną łazienkę. Mam? Masz łazienkę w pracy, czy nie? Tak. No to to jest to. I w każdym razie idź sobie. Chyba się spóźniłeś. A ja mam więcej tajnych rzeczy do zrobienia. Agnieszko, wróciłem. Dobra wiadomość. Nie zostałem zwolniony, a nawet dali mi premię. Czekaj. Kod dostępu. Jaki jest kod dostępu? Stoisz na sekretnym piętrze i nie masz kodu dostępu. Co tu się dzieje? Mam małe sekretne powiększenie pokoju. O! Dodam niezbędne rzeczy. Agnieszko, ale jest też telewizor i mój kubek. Potrzebujemy tego wszystkiego. Dlaczego? To tajemnica. Właśnie dostałeś premię, więc możesz sobie pozwolić na zakup czegoś nowego. Kup nam coś nowego. Ten pokój to jedna wielka tajemnica. Jeszcze jedno słowo, a mój mąż stanie się tajemnicą. Zejdź z piętra. Nie masz żadnego. Kod dostępu. Pamiętam. Idę do sklepu wydać moją premię. Dobrze, że doskonale pamiętam kod karty bankowej. Nie. Premia też jest tajna, Kajtku. Ten rodzaj komunikacji nie jest dla ciebie dostępny. Spróbuj oddzwonić później. Już po tobie. Gdzie oni są? Kochanie, jak się masz? Czekaj, nie wchodź, to tajemnica. Ona rodzi w ten sposób, nie wiedziałbym. Moja żona to tajemnica, moje dziecko też. Kajtku, gdzie są lekarze? Zaraz tu będą, kochanie, daj mi minutkę. 5 minut temu była minuta, 2 minuty temu była minuta, minutę temu była minuta. Staram się pomóc. Gdybyś chciał mi pomóc, to byłbyś tu ze mną. Nie wpuściłaś mnie. Ukochana osoba zawsze znajdzie sposób. A raczej wejście. Jakie to trudne. O, hej! Więc gdzie jest ciężarna? Pod łóżkiem. Że co? Dosłownie. Ona ma tam tajną kwaterę główną. Wyjdź, jesteśmy lekarzami, chcemy wam pomóc. Hasło. Jakie jest hasło? Spróbuj 1, 2, 3. 1, 2, 3? Hasło jest nieprawidłowe. Zostały ci 2 próby. Jeśli poczekamy dłużej, nie będziesz miała już żadnych prób narodzin. Wyjdź. Nie, lepiej przyjdź do mnie, chcę urodzić tutaj. No i wchodzimy. Stój, hasło. Auć. Dobrze, mam już tego dosyć. Wychodzimy. Poczekajcie chwilę, zajmę się tym. Kochanie, lekarze mówią, że oni też mają sekretny pokój. Czy to prawda? Tak. I mówią... A co oni mówią? I jest 2 razy większy. Jest bardziej tajny niż twój. Nie chcesz sprawdzić? Dobrze, już idę. Dobrze, nie mamy czasu do stracenia. Samochód czeka. Skarbie, świetnie ci idzie. Stój! Kajtku, kiedy nas nie będzie, zbuduj kolejny sekretny pokój. Dlaczego? Już jeden masz. A gdzie będzie mieszkać dziecko? Co ze mną? Zawsze chodzi o ciebie. Chociaż raz pomyśl o dziecku. O sekretnym pokoju dla dziecka. Cisza. Spokój. Kajtku, przynieś to. Kajtku, zanieś to. Kajtku, zbuduj to. Sekretny pokój dla dziecka. Gdzie to zbudować? Dobrze, że pokój tatusia już tam jest. Tatuś zasługuje na wakacje. Tajne wakacje. Tylko cicho. Zapomniałem o napoju. Hej, wypuśćcie mnie stąd. Agnieszko!